Jezus Chrystus mówi do nas wszystkich: miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Tej miłości dzisiaj potrzebuje Ukraina. Potrzebują ludzie z Ukrainy. Tę miłość ukazujemy poprzez modlitwę. To, czego najbardziej potrzebują, to, o co proszą ludzie, kapłani, biskupi. Ukażmy tę miłość poprzez naszą modlitwę. Dzisiaj w kontekście Ukrainy możemy powiedzieć, że Fatima, orędzie fatimskie jest nadal aktualne. Prośba Matki Bożej, aby poświęcić cały świat, w tym Rosję, jej niepokalanemu sercu, jest nadal aktualna. Poświęcenia dokonał Jan Paweł II, ale Maryja skierowała także prośbę o modlitwę, codzienną modlitwę różańcową i nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Pragnę zachęcić wszystkich, módlmy się na różańcu. O to prosiła Matka Boża, to jest nasza broń i nasza tarcza. Wypraszajmy poprzez modlitwę dar pokoju dla Ukrainy. Wypraszajmy łaskę nawrócenia dla tych, którzy wywołali wojnę, dla Rosji. Wypraszajmy potrzebne łaski dla tych, którzy wspomagają ludzi żyjących na Ukrainie, którzy potrzebują tej pomocy. Ale w duchu tej miłości pomagamy także materialnie poprzez przyjmowanie uchodźców do naszych domów, do naszych mieszkań, do pomieszczeń, którymi dysponuje Caritas. Ale także pomagamy, wysyłając konkretną pomoc materialną na Ukrainę. I dlatego chcę wyrazić wdzięczność wszystkim za hojność, za otwarte serca, za otwarcie drzwi swoich mieszkań i domów. Dziękuję Caritas Diecezji Ełckiej i wszystkim współpracownikom, wolontariuszom i wszystkim darczyńcom, którzy otwartym sercem przywieźli tutaj różne dary, a także pomoc materialną, i dzięki temu dzisiaj możemy posłać na Ukrainę do archidiecezji lwowskiej jeden tir, a drugi tir do diecezji kamieńsko-podolskiej. Baza taka będzie u sióstr służebniczek starowiejskich w Porysławiu koło Truskawca. Wyrażam jeszcze raz wdzięczność Caritas Diecezji Ełckiej i wszystkim, którzy włączyli się, i siostry zakonne, wolontariusze, szkoły, za tę pomoc. I też chcę podziękować za ofiary, które składacie, za tę współpracę z całej naszej diecezji ełckiej, z samorządami, z rodzinami. Już wiele osób zostało przyjętych jako uchodźców do naszej diecezji i nadal miejmy otwarte serca i drzwi naszych domów, naszych mieszkań, aby nikt nie został bez dachu nad głową. Tego uczy Chrystus, abyśmy wzajemnie się miłowali, tak jak On nas umiłował. Wielka radość dzisiaj, bo kilkudniowa praca nasza i naszych darczyńców jest wieńczona, bo dwa duże tiry wysyłamy do Ukrainy, wysyłamy do diecezji lwowskiej, do diecezji kamieńsko-podolskiej, tam gdzie zostanie rozdysponowane. Wczoraj rozmawiałem z księdzem Igorem, dyrektorem Caritasu z Kamieńca Podolskiego, który prosi przede wszystkim nas o żywność, o środki opatrunkowe, o leki, bardzo dużo przebywa rannych, potrzeba też podstawowych. Rozmawiałem też wczoraj również z księdzem Sambora, który mówi, że apteki są puste, sklepy są puste, także prośba moja do wszystkich darczyńców: nie dawajmy ubrań na razie, nie dawajmy tych rzeczy, które są niepotrzebne. Są potrzebne środki spożywcze, środki dezynfekujące, środki medyczne, przede wszystkim też te, które potrzeba, żebyśmy podstawowe potrzeby zabezpieczyli, ale również też, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to dla nas najlepiej jest środki pieniężne, bo kupujemy wtedy całymi paletami produkty, tak jak dzisiaj
20 parę palet środków spożywczych jedzie. To są konkretne olej, cukier, mąka, makaron, herbata, płatki kukurydziane. To wszystko, co można, mleko, to co można szybko zrobić, bo jeżeli ktoś w piwnicy jest albo nie ma prądu, nie ma gazu, to trudno mówić dzisiaj, żeby sobie robił, nie wiem, obiad z mięsa, czy smażyć mąki. Natomiast konserwy też mamy w słoikach, mięso. To wszystko, co jest takie, żeby szybko od razu zrobić. Także dziękuję bardzo jeszcze raz dla każdego, kto dokłada swoją cegiełkę i swoje serce, łącząc się z narodem ukraińskim, ale też również pamiętając, Wielki Post jest, czyli dzisiaj jałmużna wielkopostna. Jałmużna wielkopostna to jest przede wszystkim potrzeba serca każdego chrześcijanina i zachęcam do tego, żebyśmy mogli dalej kontynuować, bo w przyszłym tygodniu może uda nam się znów dwa tiry wysłać, żebyśmy mogli pokazać dalej solidarność. Dzisiaj wyjechał poprzez ambasadę włoską z Rzymu tir środków opatrunkowych. Jadą też różni przyjaciele z Niemiec z transportami. Tutaj w Ełku będzie punkt przeładunkowy, będziemy łączyć różne produkty i kolejne tiry wysyłać do potrzebujących. To wielkie dzieło i wielka łączność naszej diecezji, naszych wiernych. Bóg zapłać i polecam się dalszej współpracy. Daj Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, upraszajmy obfite błogosławieństwo Boże dla wszystkich darczyńców i śpieszących z pomocą, jak również tym, którzy są udręczeni wojną na Ukrainie i będą korzystać z dobroci i życzliwości ofiarodawców z Caritas diecezji ełckiej. Prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo dla swoich sług, którzy udają się transportem z darami na Ukrainę, aby szczęśliwie dotarli do celu oraz szybkie zakończenie rozlewu krwi i wojny na Ukrainie. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże miłosierdzia. Ty w swoim Synu dałeś nam prawdziwy przykład miłości i przez Niego przekazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Przybądź na pomoc swoim sługom, Tobie ufającym i obdarz hojnym błogosławieństwem złożone dary, cały transport i ludzi, którzy będą z nich korzystać. Swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broń ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Boże, dziękujemy Twojemu Najwyższemu Majestatowi za utrzymane dary i błagamy Twoją łaskawość, abyś darczyńców i tych, którzy ochotnie poświęcają się służbie braciom, nie upuszczał w doczesnych potrzebach i obdarzył wieczną nagrodą. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, naszej patronki, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wojny i wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.